Jest wiele domowych sposobów, które pomagają w uświeżeniu bólu zęba, nie tylko tabletki. Taką bardzo starą metodą stosowaną w Polsce to było rzucie kłącza tataraku, który ma właściwości przeciwbólowe i bakteriostatyczne. Taką egzotyczną metodą usunięcia bólu zęba, oczywiście doraźnego, to jest na przykład sok z papai, zielonej papai, który należy zakropić do bolącego zęba, wtedy przestaje być tak popularne są również goździki, które wszyscy znamy, że roztarte goździki usuwają ból zęba czy imbir, który również może usuwać ból zęba, bo są to wszystko posiadają i olejki eteryczne i środki przeciwbólowe i odkażające. Z takich dostępnych powszechnie środków to jest czosnek, cebula, które może nie najlepiej pachną, natomiast na pewno są naturalnymi antybiotykami, które powodują to, że ból zęba przestaje nam dokuczać. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie na chwilę, a tak naprawdę, jeżeli boli ząb, to trzeba pójść do testy. Nie ma metod skutecznych, które będą domowo, spowodują to, że nie będzie bolał ząb. Jeżeli boli ząb, znaczy, że dzieje się już coś złego, że tkanki twarde zęba zostały uszkodzone i trzeba zgłosić się do stomatologa. Także nie należy zwlekać, można doraźnie sobie pomóc, ale trzeba być do stomatologa, jeżeli, boli. jeżeli ząb boli.